wielką przyjemność poinformować o tej akcji. Rzeczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej po raz pierwszy objęło patronatem honorowy nasz bieg. Mam nadzieję, że będę mógł kontynuować. I dzisiaj dostałem potwierdzenie, że oficjalnie mogę poinformować o akcji, która się odbędzie z ich udziałem. Otóż stref startowych nie będzie 6, tak jak powiedzieliśmy, będzie 7, ponieważ w przedostatniej strefie na czas powyżej 60 minut pobiegnie grupa ponad 250 żołnierzy, tak zwana grupa Ministerstwa Obrony Narodowej. I proszę wybaczyć tą kartkę, ale muszę przeczytać, kto będzie w tej grupie między innymi biegł. To znaczy nazwiska są znane powszechnie, ale nie pamiętam. Zaraz Państwo się domyślicie czego. Otóż pobiegnie podsekretarz stanu Robert Kubiecki, pobiegnie dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej pan Piotr Lis i właśnie, nie pamiętam stopni. Pobiegnie również starszy szeregowy Henryk Szost oraz kapral Piotr Małachowski. Oni będą razem, wspólnie tą grupą powyżej 60 minut trasę pokonywać, a dwie osoby, trzy przepraszam, z tej grupy będą biec na wynik i będą się starały rekord trasy czy rekord tej edycji pobić i będzie to szeregowa Iwona Lewandowska, będzie plutonowy Michał Kaczmarek i szeregowy Mariusz Liżyński. Także zapraszam do obserwowania tej rywalizacji na pewno sportowej. Grupa będzie się wyróżniać, bo będzie biec razem i będzie też charakterystycznie ubrana. Każdy uczestnik grupy będzie miał wojskową czapkę Moro, także będą się starali i wystartować i razem kończyć. Kolejna rzecz, o której chciałbym Państwu poinformować i mam nadzieję, że będę w stanie przekazać materiał do Państwa wiadomości jeszcze przed biegiem. Otóż 100 żołnierzy wystartuje w biegu niepodległości w Afryce. To znaczy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Środkowej Afryki wystartują tam podczas swojej misji. Wiemy na pewno, że wystartuje 100 żołnierzy i to są żołnierze 20 Polaków, 20 Włochów, 39 Hiszpanów, 3 panie z Serbii, 12 Finów i 6 Francuzów. Mam nadzieję, że będę w stanie ten materiał przekazać. Daty biegu oczywiście nie znamy z wiadomych względów.